Chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami z porównywania na przykład używania bardzo mocno YouTube'a i nagrywania podcastów. Ja miałem taki okres, że nagrywałem wideo codziennie na YouTubie i miałem też taki okres, gdzie nagrywałem codziennie podcast. Tak, i jak sobie porównuję jak gdyby zasięgi, które miałem, robiąc i to, a to były podobne ilości dni mniej więcej. No to o wiele szybciej i o wiele większe zasięgi, bez żadnego kompletnie wsparcia marketingu takiego płaconego, się uzyskuje dzisiaj, w 2019 roku, używając podcastów, używając YouTube'a. Ciekawe. Więc z jednej strony oczywiście masz rację, Szymon, że tak, na YouTubie jest bardzo dużo ludzi i jest bardzo dużo treści, to jest bardzo ważna wyszukiwarka, ale ponieważ jest tam dużo treści, to ciężko jest się przebić, tak? Natomiast na podcastach, ze względu na to, że wciąż jest to jednak mniej popularne medium na świecie niż inne typy treści, to jeżeli już zaczniesz to robić, to potencjalnie o wiele szybciej zyskasz jakieś tam zasięgi, tak? No i tyle, no więc to też weźcie sobie pod uwagę. Proszę bardzo, moje doświadczenia z codziennego vlogowania przez literę V versus właśnie codziennego podcastowania. Zasięgowo tak mniej więcej 3 razy więcej osób słuchało moich podcastów niż oglądało moje vlogi, nie? No tak to wygląda. Tak. Ja bym tylko chciał dodać do tego, co powiedziałeś a propos ważności samego głosu, jeśli chodzi o Google, bo jakby podkreślić to, co powiedziałeś, że ten głos będzie naszym interfejsem do zarządzania innymi narzędziami, ale też w angielskim Google, czy może inaczej, w treści publikowanej po angielsku, Google zaczyna indeksować podcasty. Więc, tak. Więc jeżeli teraz zadasz pytanie Google'owi, nie będąc w Polsce, nie w Polsce, tylko w Stanach na przykład, że zadasz jakiekolwiek pytanie Google'owi, no to jest duża szansa, że dostaniesz odpowiedź nie tylko w postaci linka, ale także w postaci konkretnego podcastu, który możesz sobie wyszukać. Tak. Więc słuchajcie, Google zaczyna angielskie podcasty indeksować, tak? Czyli zczytuje, rozumie to, co tutaj my będziemy, to, co my gadamy. Mm-hmm. Gdybyśmy gadali po angielsku i byli w Stanach, no to on by to zrozumiał, zindeksował i dał ci odpowiedź na twoje zapytanie do Google'a, na przykład linkując właśnie do podcastu. Więc słuchajcie, to w takim kierunku idzie największa wyszukiwarka na tym świecie, od której jesteśmy w jakimś stopniu, nie w jakimś, tylko prawie w 100% zależni, jeśli chcemy publikować i docierać do naszych potencjalnych klientów. Więc spójrzcie proszę, jak to się rozwija. I o tyle ten podcasting, jeszcze odnosząc się do tego, co Jerzy powiedział, jest prostszy, że ostatecznie musicie, edytując treść, musicie się tylko wstydzić na początku swojego głosu, a nie tylko swojego głosu i wyglądu. To była zapowiedź odcinka, który w całości usłyszysz w najbliższy poniedziałek. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Ekipa podcastu Poza Prawem się kłania.